Witam serdecznie w kolejnym niefascynującym odcinku. Niefascynującym, bo znajduję się znowu w Kalifornii, znowu pod jakimś magazynem i znowu mam rozładunek. Będzie to stara, znana trasa. Wyjechałem z Montrealu w piątek po południu, dojechałem tutaj we wtorek rano. Rozładunek, pauza, załadunek i sio do domu. Tą samą autostradą, 80. Także widoki już znacie z innych filmów, dlatego niefascynujący odcinek i nie wiem, co w nim nagrać, żeby Was zainteresować. Fajną mamy pogodę w tej Kalifornii. O każdej porze roku nie trzeba się zastanawiać, jak się trzeba ubrać. Cały rok jest między 20 a 26 stopni. Umiarkowanie. W sumie nudne takie życie. Wstajesz rano i wiesz zawsze, jaka będzie pogoda. Może powiem Wam nowa, ale już brudna. Dlaczego jestem znowu na chłodni? No, jak niektórzy wiedzą i obserwują pilnie mój profil, jeździłem na plandece przez jakiś czas, a dokładnie przez miesiąc. Szybko się na tym rozładunku tutaj uwijają. Więc z plandeki zrezygnowałem po drugim kursie. I nie to, że mi się praca na niej nie podobała, a nawet lepsza ciut kasa na niej była, tylko po prostu nie podoba mi się styl dyspozytora, który prowadził dział platformy i plandeki w naszej firmie. Siebie w dół można oddychać. Także ja lubię rzetelną współpracę między mną a spedytorem. Z większością spedytorami zawsze się dogaduję. Oni znają mój styl, wiedzą, co mogą po mnie oczekiwać, ale nie lubię, gdy ktoś mi ściemnia i próbuje mi wmówić, że ja nie mam racji. Także wszystko fajnie, ale wróciłem do fachowego, profesjonalnej metody spedycji, czyli oddział na chłodniach i jeżdżę w trybie normalnym. Zrezygnowałem z plandeki w momencie, kiedy stałem w korku i mój spedytor od plandek mówił mi, że tak, nie ma sprawy, przejedziesz 50 km w pół godziny w zakorkowanym Toronto, co każdy wie, że jest i oczywiste, że jest to niemożliwością. Nie lubię ściem. To tyle wieści o wątpliwej treści. Znajdujemy się blisko San Francisco. Szkoda, że nie mogę tam pojechać, bo kazali mi jechać do Salinas ładować. A wyjechałem z Montrealu w piątek po południu i przejechałem całe Stany Zjednoczone. Na legalu, ale na styk. Miałem 3 godziny okienka, dojechałem tutaj godzinę przed rozładunkiem na czas, ale przypominam, na legalu. Teraz udaję się do miejscowości Salinas, zrobię sobie tam pauzę 36 godzin, ładuję z powrotem do Montrealu. Prawdopodobnie truskawki albo sałata. Teraz jest ten okres czasu, okres roku, kwiecień, maj, gdy Góra Kalifornii działa. Szkoda, że nie dół, bo pojechałbym na przykład do Santa Maria. Mój kolega tydzień temu tam ładował, no ale jestem już na północy, więc zostawią mnie na północy. 20 maja zacząłem jechać. O 3:45 po południu i to jest wszystko, co do 15 minut się zgadza. Pierwszy dzień dojechałem gdzieś do zagranicy Michiganu. Drugi dzień dojechałem 60 mil od Nebraski, Casey, Iowa. 1184 km odjąć, godzinę jazdy tutaj, bo pauza jest tu. Jeden dzień mi zaszedł tu, także 1100 km w jeden dzień. 1136 w drugi dzień od Iowy do Wyomingu. I tutaj może przegrałem 3 minuty według GPS-a, ale na tym odcinku Iowa, Wyoming da się utrzymać przeciętną 103-104, bo tam jest cały czas po płaskim. Troszeczkę w Wyomingu tam zaczyna się górki się robić. I później z Wyomingu dociągnąłem w połowę Nevady i na ostatni dzień, używając przewagę czasu, jaką daje Kalifornia, bo zacząłem o 5 rano czasu montrealskiego, zawsze zapisuje się czas, gdzie ma się bazę w książce z czasem pracy. Czyli ja zacząłem o 5, a w Kalifornii była 2 nad ranem. Dojechałem tutaj na 12, a miałem awizo na 12:30, czyli 9:30 czasu lokalnego. I na legalu się wszystko udało zrobić. Mimo tego, że wyjechałem późno na styk. O, tymczasem chyba mnie rozładowali. Nie zapomnę o przestawieniu osiek na pozycję 40 stóp. Bo w Kalifornii można, przypominam, prawo nakazuje odległość między środkiem siodła a środkiem ostatniej tylnej osi musi być na 40 stóp. Czyli tutaj. Powód, dlaczego jest tak, niektóre firmy wymagają
You got my bars, eh? Wymagają przesunięcia osiek do tyłu w ramach bezpiecznego rozładunku. A gdybyśmy pojechali w taki sposób na autostradę, nic by się nie stało oczywiście, bo tak można jechać. Ale baczne oko policjanta prawdopodobnie dałoby nam mandat. Już mi raz ściągnęli i mierzył mi odległość i miałem pół stopy za daleko, ale pół stopy to jest w ramach tolerancji. Także pojedziemy trochę słonecznymi okolicami San Francisco. Tym sposobem zajechałem do Salinas. Zobaczymy, czy będzie miejsce na truck stopie. Ale tutaj jest zawsze kocioł. Zawsze kocioł na tym pilocie. Im więcej z każdego z roku na rok jest coraz gorzej z miejscem tutaj. W totalnym tam truck stopie się zrobił. Wszystko się zablokowało. No ale nic, jeszcze miejsca parkingowe są. Więc mam nadzieję, że jakoś zaparkuję i zacznę pauzę. Czy akurat ktoś wyjeżdżał. Także ja kopsnę jego miejsce. Tam jeszcze było parę miejsc, ale był problem, żeby zawrócić. I to jest taka maniana na tym truck stopie, że nie wiadomo, o co chodzi. Także jak wyjeżdżał, skorzystałem z okazji na łatwiznę. Dziękuję, do widzenia. Tu jest jeszcze jedno miejsce. Mamy miejsce do czwartku rana. Przyjechało na truck stop trzech prains. Jeden już wyjeżdża. Ma załadunek. No. Drugi stoi tam obok niego. Nie wiem, jak on wyjedzie stąd. Co koleś. Ale wyjechał. Drugi stoi tam. Także niech sobie ten jedzie. Niech tamten jedzie. Ten tak dziwnie stoi, dlatego jest problem z wyjazdem. Jak oni obydwoje pojadą,
to wtedy ja będę miał możliwość załadunku jutro. Wiadomo, podwójna obsada zawsze jest pierwsza przed... Pojechał przed... i drugi. To szansa jest, że jutro mnie załadują. Czyli ładunki jeszcze z Salinas idą normalnie. Pełno traków z Kanady. Ten jest z Kanady. My jesteśmy z Kanady. A ja podczas pauzy oczywiście ogarniam kabinę. Bo była trochę zapuszczona, kurz po tej plandece, jak wchodziłem, w różnych miejscach ładowałem, także ogarniam kabinę, będzie czyściutko, schludnie i przyjemnie. Później pójdę na zakupy, dokupić jedzenia na drogę powrotną, bo teraz przyjąłem technikę, że biorę tylko jedzenie tak, żeby mi starczyło w jedną stronę i jak jestem na pauzie podczas powrotu, żeby zająć sobie czas, kupuję jedzenie i gotuję na pauzie, żebym miał na 3-4 dni powrotu. Także mam więcej miejsca w lodówce, takie pierdoły i jestem bardziej zorganizowany i mam bardziej świeże rzeczy. Zmieniłem się do sklepu, zmieniłem też miejsce, przeparkowałem się, żeby ewentualnie było łatwiej wyjechać i kupiłem wszystkie potrzebne składniki. Sałatę miałem, pomidory kupiłem i ser i mięcho. I mięcho teraz smażę, włożę je do pojemnika i będę miał jedzenia na powrót, tak? Ugotowałem jeszcze ryż, prawda? Mam jeszcze trochę tego kurczaka, ryby z domu. Także, o i teraz w lodówce jest dużo więcej miejsca, tak bardziej przejrzyście. Tak zawsze ta lodówka była nawalona. Także tak to wygląda, proszę Państwa. Trzeba sobie radzić, żeby świeżo i zdrowo jeść. No ja wiem, że te tacos to nie jest żadna nowość, ale mimo wszystko zawsze jest przyjemnie i zawsze lepiej leci czas na pauzie. Mam uchylone tutaj jeden lufcik, drugi u góry i powiem szczerze, że tak bardzo w kabinie ten nie jest... Nie robi się smak. Nie zasyfiam kabiny, no. Nie zasmradzam kabiny. O, w ten sposób. Jak jeszcze zacznę jechać, to na pół dnia po takim gotowaniu zawsze zostawiam ten lufciki. Jadę, to się bardzo ładnie wywietrzy i w ogóle nie czuć, jak się wchodzi do kabiny. U mnie w kabinie nigdy nie ma złych zapachów. Tylko same dobre. Pauza skończona. Kawka kupiona. Miałem mały problem dzisiaj nad ranem. Trak nie odpalił, a przepalałem go wczoraj. Godzinę. Mam chyba problem z lodówką, bo słabo chłodzi i cały czas zaskakuje, coś się musiało zapchać. Do tego stopnia, że rozładowała mi baterię, że nie chciał mi odpalić. Dlatego cieszę się, że mój szef zainstalował we wszystkich trakach właśnie takie kable podłączone prosto pod baterię i to samo na każdej naczepie. Te baterie nie były aż tak mocno rozładowane, po prostu odpaliłem chłodnie, podłączyłem to na 3 minutki i od razu zakręcił, bo ona była ciut minimalnie pod tą, miała jeszcze trochę napięcia. No teraz będę musiał przyczepić z powrotem ten kabel trytkami i mam też dobre wieści, gdyż mam załadunek w Santa Maria, Kalifornia, tylko czekam jeszcze na informację, bo otwierałem o 7 rano, bo tam trzeba mieć awizo. Załaduję dzisiaj i wrócę sobie dołem, czyli 40. Bardzo dawno tamtędy nie jechałem. Wrócę też moją częścią Kalifornii, którą bardzo lubię, czyli drogą numer 58 do Barstow i z Barstow można pojechać na 80 albo na 40. I ja pojadę na tę 40, bo raz, że dawno nie jechałem i jest ten mały kawałeczek drogi, który nie zaliczyłem w całej mojej karierze. Także będzie ciekawie, mam nadzieję. No i pojedziecie ze mną 40. Może go odpalę, zanim ten kabel zainstaluję? Nie, no będzie ok. Przepalałem go rano, przepaliłem go na 1,5 godziny. 12,2 pójdzie bez problemu. Ale mówię, była mała niespodzianka nad ranem. Ok, Billy. Bardzo przydatna i praktyczna rzecz ten kabel. Ciach, prast i odpalamy. Dwa porządne przewody. Jak coś się stanie z alternatorem, albo z motorem na traku, albo na tym, można sobie pomóc samemu. Zasuwamy. Mam jakieś 250 km podjazdu. Dzisiaj plan jest taki: załadować i ujechać jak najdalej. Ile się da. Nie dłużej niż do północy, bo po co?
Będziemy jechać 101, a później drogą numer 1. Zapowiadają się fajne klimaty, bo w Kalifornii nad Pacyfikiem często tak jest, że są chmury, później jest słońce, później chmury. Także będzie fajnie. W sumie cieszę się, że jadę na południe. Bo zaliczę większą część mojej Kalifornii. Z tego względu, że przyjechałem z północy, a wyjadę na południu. Nie zaliczę Los Angeles, ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Los Angeles aż tak bardzo mnie nie interesuje. Pojadę sobie górą, przez pustynię, Barstow, te tereny, te sprawy, także zasuwamy trochę widoczków kalifornijskich. Proszę Państwa, trochę widoczków kalifornijskich. Z autostrady podjedziemy pod cooler. Jestem o wiele godzin za wcześnie, no ale ja wolę przyjechać wcześniej, bo nigdy nie wiadomo, może załadują wcześniej. Mam awizo na 8 wieczorem, czyli 5 wieczorem czasu lokalnego, a jest dopiero 2 po południu w Montrealu, 11 rano czasu lokalnego. Także jestem za wcześnie, dużo za wcześnie, ale nie szkodzi, lepiej wcześniej niż później, a może się załaduje wcześniej, chociaż wątpię, bo truskawki, jak jest sezon, to schodzą z pola, schładzają je, truskawki jest bardzo ważne, żeby były bardzo dobrze schłodzone, bo jak będą źle schłodzone, to zgniją podczas tranzytu. Powtarzam, chłodnia nie jest od chłodzenia, tylko od utrzymania temperatury. No i wypadałoby dzisiaj te 3-4 godzinki pojechać, bo stąd dokładnie mam do Montrealu 5000 km 40. Jeszcze może być tak, ładunek jest na poniedziałek. Ja bym dojechał na poniedziałek, ale bym musiał przekręcać czas pracy, czego nie chcę, i będę na poniedziałek wieczorem. Teraz jak załaduję, zadzwonię do spedycji jutro rano i się spytam, którędy chcą, żebym jechał, czy 40, czy 80, górą, czy dołem, żeby mieli możliwość przepinki z podwójną obsadą, która będzie za mną jechała, bo na pewno będzie parę tych podwójnych obsad wracało z Kalifornii. Nasza firma się rozrasta i teraz coraz więcej widać nas na autostradzie w różnych częściach Ameryki.
Dlatego się spytam ich, którędy chcą, żebym wracał. Czy 40, czy 80? I jak 80, to po cichu pojadę na 70, żeby sobie skrócić, bo truskawki to nie jest ciężki towar. Także na 70 można się zapuszczać, a i tak mi nic nie powiedzą. No i fajnie by było, tak czy inaczej, czy 40, czy 70 będzie fajnie. No i w sumie powrót na chłodnie, pierwszy wyjazd, jest super wyjazdem, bo zaliczę Kalifornię i północną, i południową. I kurczę, no cieszę się, cieszę się. Dobra, zajeżdżamy pod kuler, zobaczymy co w kulerze słychać. Kuler, czyli magazyn, czyli chłodnia. Będziemy załadować prawdopodobnie 26 albo 28 palet truskawek mutantów z Kalifornii. To jest miejscowość Santa Maria, Kalifornia. Wszystko napisane, wszystkie numery referencyjne. Jak ładuję, znaczy wszystkie numery referencyjne, które potrzebuję w miejscu, gdzie ładuję. Potrzebuję w sumie jeden, ale zapisuję wszystkie, jakie mi podają, w razie czego. Także jak podjadę tylko pod ten magazyn, to od razu brzdęk, 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 wychodzę i podaję. Na chłodni zawsze jest ważne podać numer rejestracyjny naczepy oraz numer załadunku, no i numer telefonu i bla, bla, bla. I no, mam nadzieję, że mnie załadują przed czasem, a może być nawet tak, że mnie załadują dopiero w nocy albo jutro rano. Nigdy nie wiadomo na chłodni, szczególnie gdy towar schodzi z pola. A może być tak, że przyjadę i powiedzieć: panie, są truskawki gotowe, nikogo, ktoś nie przyjechał, stawia się pan pod rampę, ładujemy. To jest bardzo optymistyczna wersja. A najbardziej pesymistyczna wersja, że dopiero jutro. A jak będzie, to się zaraz okaże. Same niewiadome w tym transporcie, nie? Powiedział mi, że może to być awizo awizem, najpóźniej może być między 7 a 9 wieczorem, a najwcześniej już nawet za godzinę, powiedział, jak tylko będzie miał produkt, mnie załaduje. Przestawiam się, bo tu są dwie spedycje, tak jakby. Jedna od truskawek, a druga od Diabli Wieczego. Także przestawię się blisko tej truskawkowej. Pan był bardzo miły, także spoko. Także spoko. Fajnie by było, jakby mnie za godzinę załadowali, no. To by było czadowo. Ale może być tak, że o 10 w nocy to nawet się nie będę stąd ruszał. Załaduję i jutro rano sobie ruszę. Załaduję wtedy i jutro rano sobie ruszę. No nic. Czas coś zjeść i odpoczywać. Ledwo co się położyłem spać, zjadłem i już mnie wołają do drzwi numer 16. To znaczy, że jak już podjadę pod drzwi, to szybko załaduję. Ale jaja, ale jaja. Elegancko. Stawimy już na tryb ciągły. Żeby później nie zapomnieć. Nie zapomnieć, bo ja zawsze schładzam do odpowiedniej temperatury i na start stop, ale jak już produkt idzie do środka, to musi być na ciągłym. No idziemy na magazyn przyglądać się, jak będą ładować truskaweczki, które będą ofoliowane i zagazowane najprawdopodobniej. Takie to jaja. Nie ma to jak świeże truskawki. Polskie truskawki, nie? Zmierzyliśmy 7-6 palet. Wszystkie są ustawione. 15-20 minut jestem załadowany. I będzie ładowane tak zwany chimney block, czyli jedna paleta prosto, druga obrócona. W ten sposób elegancko będzie się ładuneczek trzymał. I truskawek się nie waży, bo truskawki nie są aż tak lekkie, ale nie są aż tak ciężkie. Także szast prast i zasuwamy. Mówię, godzina, półtorej pod magazynem i będę załadowany. Jak na produs to bardzo dobrze.
sprawnie mu to idzie. Jest o wiele lepiej niż myślałem. Jest godzina 25. Ja według książki mogę jechać dzisiaj do 1 nad ranem, coś takiego. Także wykorzystam ci cały dzień jazdy. Będę jechał aż do zmęczenia. Tak mi się wydaje, do 12 w nocy. 9 wieczorem czasu lokalnego, a tak akurat zajdzie słońce i żadne widoki mi nie umkną. Także teraz tylko odjechać od rampy, zamknąć drzwi, wyrejestrować się, wziąć papiery, uzupełnić książkę i zasuwamy. Najpierw wybrzeżem Kalifornii nad Pacyfikiem, Santa Barbara, te sprawy do Oxnard, później Oxnard odbijamy w głąb ziemi. Nie ładujemy się w Los Angeles, na górę do Lancaster jakoś tak, później Barstow, bierzemy 40 na Arizonę i zobaczymy, gdzie dzisiaj dojadę. Widoki. Wyjechaliśmy w całkiem inną Kalifornię. Tam za tymi górami na horyzoncie jest Los Angeles, a tutaj na wyżynach jest pustynnie i tak jakoś całkiem inaczej. Ale to jest cały czas Kalifornia. Kalifornia jest bardzo zróżnicowana, jest wszystko w niej. Góry, śnieg, lasy, pustynia, klimat umiarkowany, no wszystko. Czego tylko człowiek zapragnie. A teraz już jesteśmy niedaleko Victorville i będziemy dojeżdżać do Barstow i tam 40 polecimy w stronę Arizony. No i dzisiaj tak wyliczyłem, że o północy mojego czasu, tu jest, u mnie jest 9 wieczorem, ale tu jest dopiero 6. Także no, policzyłem, że dojadę tak gdzieś mniej więcej do granicy z Arizoną. W każdym razie będę jechał do zachodu słońca. Później 10 godzin pauzy i mi zostanie jakieś 4400 km do Montrealu, czyli 4 dni jazdy, spokojnej jazdy. A co chciałem powiedzieć? No chyba już w sumie nic. Tyle tylko, że się fajnie jedzie. Naprawdę fajnie się jedzie. 25 stopni, suchutko. Czasami otwieram okno, żeby słuchać turbinki i tak sobie jadę, bez muzyki, bez niczego. Czasami trzeba tak, bez muzyki. Szczególnie na powrocie tak mam, w fajnych, sentymentalnych miejscach, że nie słucham muzyki, tylko słucham maszyny, jak pracuję. A pracuję naprawdę fajnie.